Cześć Blanka, witaj w Polsce, jak Cię czujesz? Dzień dobry, czuję się bardzo dobrze. Moja droga, jak Ty wczoraj świętowałaś swój sukces? 8. miejsce od widzów, no to jest wielki sukces. Jak Ty to świętowałaś i czy w ogóle świętowałaś? Dziękuję bardzo, świętowałam, to znaczy spotkałam się z moją mamą, usiadłyśmy sobie, pogadałyśmy chwilkę i to było moje w sumie świętowanie. Byłam taka zmęczona, muszę to mocno teraz odespać. A, czyli spać się chce, to są najbliższe plany Twoje. Tak jest, przynajmniej na jutro rano. Chciałabym porozmawiać z Tobą o tych występach, bo cała Polska tym żyła. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas półfinału, finału, jak stałaś na tej scenie i wiesz, zaraz miałaś zaczynać śpiewać? Emocje były naprawdę niesamowite. Mój stres przed półfinałem na pewno był większy niż przed finałem. Na finale już byłam bardziej wyluzowana i starałam się po prostu cieszyć się tym, że tam jestem i że to robię. A który występ był Twoim zdaniem lepszy? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno bardzo podobał mi się występ Käärii. Cza, cza, cza. A mówi o twoim, który twój. Mój. Myślałam, że o innych uczestników. Nie o tobie, dziewczyna, o tobie rozmawiamy. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, muszę jeszcze raz wszystkie obejrzeć. To które z innych uczestników? Käärii. Käärii Cza Cza Cza, naprawdę mi się bardzo podobał i widzę, że też ludziom na miejscu też się bardzo podobał. Ale w ogóle twój występ się bardzo podobał wszystkim przez te nakładki. Jak te nakładki ci się podobały? Bo one wzbudziły dość dużo emocji, a moim zdaniem były spoko, bo się wyróżniały. No to cieszę się, że ci się podobało. Ja miałam różne mieszane uczucia, natomiast cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło. To już tak kończąc, co zrobisz z tą sukienką swoją piękną z występu? Edyta Górniak na przykład trzyma ją w swoim domu. Tak? Jej nie wyrzuciła. A co ty zrobisz? Nie wiem jeszcze. Pomyślę nad tym. Ale jeśli macie jakieś pomysły, to dawajcie. Miałaś jedną sukienkę czy kilka sukienek? Kilka. A, dobra, okej, czyli się zabezpieczaliście przed tym wszystkim? Tak, musieliśmy mieć. Tym bardziej, że ona była cały czas zrywana, więc musieliśmy mieć jeszcze jedną. No to czekamy na Twoje kolejne sukcesy. Dziękujemy Ci za piękną reprezentację. No i sobie odpoczywaj. Bardzo mi miło, dziękuję. Dzięki.